Jeśli ciebie cwaniak, to załóż chuje na baniak. To jest metal. Tak, to jest metal. To można. Biło rano, już wychodzę z bazy, idę. Weź ja pukę wilka. Ale nie mam wytrzymałości w ogóle. Pyk z młota, dziada. Ty też młotem? Tak, na razie tak. Pukę wilka. Czy ja mam coś, co może mi pomóc? O, mam pod szóstką, mogę się pić kawy. I pyk wilka z młota. Nie! No nie, nie wchodź tam. Wilku, nie wchodź tam. I lutować sobie jeszcze domki po drodze, czy bardziej się po prostu kierować Aktor, drogą? Aktor, walczę z wilkiem. Na razie to rób sobie, co chcesz. Okej. Okay. Weź! O kurwa! Wszedł do mnie! już widzę te HP. Jak on skoczył, kurwa, tak wysoko? Gdzie ty, kurwa, jesteś, wilku? Wow, poszczekaj se, kurwa. Pierdziele, apteczka. Weź zdechnij. Zbugowana gra i to mega zbugowana. Nie wiem, czy jak mam walić dzidy. Te młoty to nie oddają. Au! Zbugowana gro. No, że akurat teraz. Ile ten wilk może. Cia! I czemu? Padłeś. Nie jeszcze. Ale dobrze powiedziałem, jeszcze. Wilku, albo ty jesteś wilk zombie. Zabity! Fuck yeah. Prawie walnąłem w majty. Dobra, mogę cię skrapować. Ej, to nie był wilk zombie, on daje normalne mięsko. Szukali, nie? Ale go pociacham. Ale bym miał jedzonka. No i to lubię. 25 mięska, tylko mam tak wielkie obciążenie. Zaraz się to naprawi. To mi już niepotrzebne. To myślę, że możemy zrobić w ten sposób. No dobra, jako taco po japońsku. Napraw. Gdzie jest aktorinka? Aktorinka jest na północy. Idzie chuj wie gdzie, ale okej. Ty, aktor, idziesz na zachód, nie na południe. To jest problem. Takim tempem to my się w ogóle nie spotkamy. Powiedziałeś, że se lutował, to walczyłem z wilkiem, mówiłem różne głupoty w życiu. Dobra, już idę, nie. Tam walczyłem o życie, tam mi wilk wskakiwał na ogrodzenie, nie wiem jakim chujem, ale wskakiwał. Wiesz, jakie to były emocje? Jak przy zbieraniu grzybów. No właśnie chciałem powiedzieć, czy jak przy zbieraniu grzybów. U7 piórek, lubię to. Ja już chciałem zaznaczonego, idę w twoją stronę, a ty co? A ty w kulki lecisz jak zwykle. Taki jesteś kolega, który piórka zarobiście. Tu widziałem jeszcze jedno. Uciekaj. No nie uciekaj. Ale cały czas idę w twoją stronę, żeby nie było. Kuciaka. Widzę McNuggeta. Oczywiście nie trafiłem. Fuck yeah. Zabity. Nie chcę aktor nic mówić, ale będę miał wyżerkę. A ja nie mam wyżerki. No co widzisz, no. Łooo.
I z młota. Kabum, madafaka. Zajebanie szkodaka. Ja graniczę ze śmiercią głodową. A to nic nowego. 17% głodu. Ej, już ja tu jajeczka z bekonikiem. No to lecę do ciebie. A ten kurwa co? Robocop? Co? Okrzyk godowy. I w mordę. Jezu, jaki jest twardy. Już nie taki twardy. Jak czaszka się rozpadnie, to już twardzi nie są. Weź tam, będę miał, będziesz miał coś mi dać? No, mam, zginę mięso, nie wiem, czy jesteś zainteresowany. Coś ci dam. Humor napisuje. Mam jeszcze w razie czego psiłkarnę. Okej. Żartuję, nie mam. Aha. Idzie kolejny waćpan. Headshot. Ja zauważyłem, że nie wszystkie truchtają. Większość truchta, ale nie wszystkie. Aktor, jesteśmy blisko siebie. Dobra, dostań tam w tej drodze. A co, ty tu idziesz? Mhm. Idziemy główną drogą potem. A zbieram piórka przy okazji. O, współdzielone PD już jest. Mhm. O, widzę znów tego waćpana. Mordę, kaszalota. Kurwa. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale ta stamina to jest naprawdę... On zaczął biegnąć! Już nie biegnie. Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź tędy już tę drogę tutaj, wprost. Tą główną. O, już powoli wskaźnik skręca, czyli jesteś blisko. No ja jeszcze chyba nawet widzę, no pewnie. Czy ty znów grasz afroamerykaninem? I to z super włosami. O Boże. Kościany nożyk ci tam rzuciłem koło torby. W torbie są kości. W sensie ja mam kościany. No to po co mi dupę zawracasz? No to masz tu. Ale uzbrojenie. Jakie uzbrojenie? Jak ja wyglądam? No to wyglądasz przezajebiście. Ja bym powiedział, jak taki osiedlowy Ile? U mnie to dla mnie to wyglądasz jak tak jak medyk z Team Fortress. Trochę też, definitywnie. Takie okulary, włosy. Włos na żel i lecimy na panny. Ty byłeś głodny przypadkowo? O, ty jak do mnie z łapami gnój, tak od razu. Jedzenie chciałem. Jedno ci dam, tylko ci nie dam. Jak masz jajka, to pomyślimy. Masz jajka? Dobra, aby było jeść. Pytam się, czy masz jajka? Takie z miasta, nie? Zabij się zombiakiem. Znaczy zajmij się, nie zabij się zombiakiem. Widzę... Zabiję się zombiakiem. Zabij się zombiakiem, bo ja tu widzę tutaj bardzo fajne króliczki, tylko trzeba je zabić. Gdybym trafił, to by było dobrze. Jeden zabity. Żebyś mi nie odgonił tamtego królika, bo cię zastrzelę. Pamiętaj, że PvP jest włączone. Kurde! Zombiak idzie. Wiem. Zabity, dobra. Zabieraj się z zombiaka. No, czy ciebie Bóg opuścił? Czemu do mnie? Kabum. Ale będzie wyżera. Tylko trzeba grill jeszcze znaleźć najlepiej. Ewentualnie trzeba znaleźć garnek, bo ja garnki wszystkie rozjebałem, bo jestem głupi.
Ale to już pewnie wiesz. Wystarczy tych strzał na razie. Przepisy. Co da się zrobić z kości? A, z kości się da normalnie wytworzyć nożyk. Czemu nie mogłem naprawić tego wcześniej? Wypierdalam. To jest drugi poziom. Musisz mieć chyba ulepszony tego. No już, już mam. Naprawiłem sobie. Kulturka wielka. Mieci. Działka. Wej. Będziemy wąchać. Chińskie towary. Ja już wiem, co będzie aktor robił w czasie wolnym. Dobra, które tereny będziemy chcieli zwiedzać? No tutaj masz dosyć sporo miasta, prawda? Mhm. I właśnie te tereny będziemy zwiedzać. Broni będziemy mieli chyba do wyboru, do koloru. No, na pewno. Kabum! Idzie drugi. Ale ten już nie biegnie. W następnych odcinkach, kochani, postaram się jakimś cudem zmniejszyć tą noc. Tak do 4 godzin. Ty żyjesz? Ty żyję. Dobra, radę jakoś. Postaram się zmniejszyć ten czas, jeżeli chodzi o noc. Wtedy zwiększymy sobie zombiaki na bieg. Nie na truk, tylko już na bieg. Co ty, aktor, na to? Mniej no, nocy, ale zombiaki, żeby biegały. Good? Czy nie good? No, może być. To wtedy niektóre będą truchtem, niektóre będą biegiem, a niektóre będą chodzić. Pewnie tak. No, nie miałem stamina, dobrze dobiłeś. Ile masz zombiaków zabitych? Mam 26 chyba, to pokazuję na tym temu i co nie? Mhm, miałem 38. Będę musiał sobie te perki pod rękawice zorganizować, bo ten młot po czasie wykańczy. Dobra, bierzesz któryś domek? Dobra, tylko ulepszę sobie perk, bo wbiję mnie. A właśnie, ty coś mówiłeś o tym... O nożach, co nie, i takich mieczach i tak dalej, takie... No. To masz w atrybut zwinność, w profit walki. Głębokie nacięcia, tam masz noże jakości 2, 3, 4 i tak dalej. No właśnie, nie chciałbym noży. Czyli pięść aż ulepsza. Ja muszę zlokalizować handlarza, żeby te pońcy dostać? Nie, nie muszę. Mam 5 dostępnych. Dobra, to ty bierzesz ten domek, tak? No, tak myślałem. Okej, okay, tak na razie aktor na pewno wezmę sobie Sexual Tyrannosaur. Czemu ja go nie miałem wziętego, lol? A, bo wziąłem sztygar co na wygar, okej, okay, ważne. Idę do domku tam naprzeciwko, okej? Okay? Dobra. Tego zielonkawego. Przetestuję rękawice, nie? Ja już mogę robić chyba nawet narzędzie na poziomie 3. Tak. Stamina powinna mi się lepiej generować. To aktor, nie zgin, proszę. I najlepiej to sobie połóż, nie wiem, w piwór gdzieś w okolicy. Też by się przydał. Nie da się go tu... A, bo to jajko, dobra, nieważne. No i będziesz miał pewność, że tutaj się zrespisz. No
Dobra, jak się cicho mniej więcej przy nich chodzi, to nie jest tak problematycznie. Tylko ten... może by... Albo dobra, chwila, najpierw ubiję tego. O czym mówisz? Bo, dobra, te pięści momentami nie są aż tak efektywne. Powiem ci tak, ten seksual tyranozaur jest świetny. Dzięki niemu przy młocie, nawet jak walisz prawym, to stamina tak się nie ucieka. Nawet się tak nie boję zbytnio chodzić po domkach. Wiesz co? Może jednak rękawice to zostawię jako ostateczność. Tak? Jednak? W sensie one są dobre, ale lepiej jak się ma kasket, nie? Kasket. Gdzieś no. Kasket. Wiem. Nie chciałbym tego stawiać tutaj na zewnątrz. Więc może w jakiejś budce postawię. Dopadły mnie skurwysyny. Ty mnie musiał walnąć, dziad. A jeżeli chcę ustawić sobie... W sensie jak postawić piwór, to już tego. To już powinno być jako twój respawn. O, żelazny młot rozbiórkowy. Wow, zazdro. Kurwa, trochę ich tu jest? To poziom trzeci. Nie mam z nimi szans w ten sposób. Muszę stąd ewakuować. A jeden siadł. Dobra. Kurwa, nie trafiłem. Jaki pech. Dobra, sposobem, ale udało mi się ich wyeliminować. No ale taki młodcik jak ty masz, to by mi się przydał. Kosz na warzywa. Sama zgnilizna. Ale coś tu jest, jakieś przejście dziwne. Benzyna w środku. Stamina. Nie wiem czemu, ale tu się drwal zrespił. Co to jest za przejście? Dziwne. I taki żelazny, zwykłym atakiem zdjął na hito. No to faktycznie. Znaczy nie wiem, bo to był ten taki słabszy. No to znalazłem przejście do obory. Podziemne. O, jakie siedzenie. Ten głoduje. Moli. O, robi się niebezpiecznie. Robi się mega niebezpiecznie.
Nadal głoduje. Ja mam tu sporo zombiaków, powiem ci szczerze. Nie wiem, u mnie dom wygląda na wielki, ale... Ja to w tej oporze od cholery ich miałem. Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. To cikę nas zdorwałem. Jeszcze jeden ze stu. Co do chuje? Co się stało? Aktorinka. Czekaj, kurwa. Czemu to coś? Jakby chciałem wejść na górę, nie? Hmm? Tego nie było. Ale nie rozumiem, o co ci na to chodzi. W sensie wchodziłem sobie jakby na takim eventami, takim sekretnym pokojem, coś takiego, nie? No. Ich tam nie było. Uderzyłem siekierą, oni się nagle pojawili w tamtym miejscu. Steven, daj tutaj, no co ja ci poradzę. Jeszcze się trafili ci, co biegają. No to pięciu wszystkim wytłukłem, czy czterech. Nie płakaj. No nie płakać, ja mogę zaraz chyba paść. Jak zrobiłeś sobie... jak zrobiłeś sobie... Boże... bez rola. No to nie masz problemu. O kurde, ile tu jest itemów! To jakich itemów? Znaczy w sumie jeszcze nie wiem jakich, ale... dużo skrzyń. Torba na broń. Ach, części strzelby, naprawdę. To są na skrzynia zablokowana, dobrze mam wytrychy. 30 HP, let's go. Chyba serio zacznę sobie z rewolwera korzystać. No jak możesz, to pewnie, że korzystaj. Kurwa, wcześniej otworzyłem jednym wytrychem tą skrzynkę, a teraz już mi dwa pękły. Trzeci pękł. Szczęście się marnuje. Czwarty pękł, wysłał mi dwa. Piąty pękł, są mi jeden. Łącz tak spajka dostałem. I patrz, ostatnim kurwa otworzyłem. znoszony hełm. To czwarty poziom. Najbardziej jeszcze dobija ten brak wody i brak jedzenia. Mam starą mapę. Ze skarbem. Tutaj. Do towarzysza niedoli, jeśli czytasz ten list, doszło do najgorszego. Najprawdopodobniej nie żyje. Nie dopuszczę jednak, żeby moje bogactwo się zmarnowało, dlatego pomogę ci znaleźć jedną ze skrytek. Udaj się do miejsca, które oznaczyłem na mapie. Powodzenia, Taylor. Okej. Okay. Jedzenie chcę. A który marudzisz? Żelazna strzała. Już kurwa nie mam inwentory. Miejsca w inwentory. Wszędzie zgniłe mięso. Ups. A, Aktorinka, co ja ci poradzę? No, to gra coś ci sugeruje chyba, no. Maniak technologii. Hydraulika to zaawansowane ulepszenie hydrauliki. Zwiększa szybkostrzelność broni robotycznej o 10%. Świetnie. Elektryczny przekaźnik czasowy. Remot, świetnie. Akumulatora jedynki nie biorę. Kości zostawię. Kości zostały rzucone. Kowbojki chcesz, czy nie? Nie, może nie. Tak bym ci nie dał. Weź jedzenie, kurwa, co? Kurwa, ile mam części do broni. Nic nie mogę. Ja głoduję. Ja nie mam broni. Daj mi broń, to ja ci dam części. Znaczy, dam ci jeść. A, ty mi dasz broń. Deal? Czekaj, dobra, tylko zobaczę tutaj. Do czego jest ten modyfikator? Kurde, nie wiem. No to jest tak mało jedzenia wszędzie. No ja tam nie głoduję, więc tylko ty masz z tym problem.
No gdzie ty tego jedzenia szukasz? Ja sobie je robię. A nie wiem, jajka to możesz po prostu tak o sobie? No, znajduję je normalnie w... Wybrakuje mi słowa. W sensie do nich. W sensie do nich nie potrzebuję żadnego garnka, nic. Czy no potrzebuję, ale garnek miałem wcześniej, teraz nie mam. No widzisz, no to ja nie mam teraz. Rzekłbym, no to masz kurwa problem. Moja oferta, broń za jedynie jest aktualna. Jakbyś chciał, to jak najbardziej, proszę bardzo. No widzisz, no w tych czasach nie ma nic za darmo. Widzę. Chcesz bardzo. Żyć, no to musisz niestety coś poświęcić. Kurde, jak tak to piórek nie miałem w ogóle, a teraz piórek mam od zajebania i ciut. Ty do mnie idziesz? Nie. I to zombiak. O, powiedział do mnie chuje. Ale wulgarna menda. Naprawdę, nie trafiłem. Nie mówcie, że kurwa umrę, bo to będzie komedia. No właśnie. By była komedia. Wow, po tym można wchodzić na górę. Ale jajca. Jedziałem. Blisko. Czasami mam dość tej gry. Wchodzę a na dach. Nie płakaj usiej, no. Bimy ci kredki. O kurwa. Okej. Okay. A jakie kredki? Czerwone. Okej. Okay. Może to jakiś dziwny firel, ale nie. Na szczęście nie. Coś tu jeszcze jest. O, proszę zgiń zaraz. Zginął, uff. Tych cholera ich tyle tu wzięło, że matka. Czy ty wlazłeś w jakąś minę? Nie, zamek wlazł w minę. No słyszałeś wybuch? Mhm. Myślałem, że oszalałem. Pewne, że to jest zombiek. Voila. Już zombieka nie ma. O kurwa, ale pomyłka. Już nie ma. No, to będę musiał poszukać i garnka, i jajek. Kurwa, tej broni nie chcę oddać, choćby nie wiem co.